Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Witam w Wielką Niedzielę, Dzień Zmartwychwstania. Niedziela Wielkanocna. Jak to pięknie brzmi. To dzień wyjątkowy dla wszystkich chrześcijan. Tym bardziej miło mi gościć wyjątkowego człowieka, człowieka wielu pasji, wielu talentów. Witam księdza profesora Jana Sochonia, kierownika Katedry Filozofii Kultury na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Filozofa, teologa, poetę, eseistę, krytyka literackiego, biografa i wydawcę pism księdza Jerzego Popiełuszki. Szczęść Boże, księże profesorze, dzień dobry. I bardzo dziękuję, że znalazł ksiądz profesor czas dla Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Ksiądz profesor jest człowiekiem, który jak niewielu rozumie istotę tego dnia. Czym zatem jest powstanie z grobu? Czego jest symbolem? Co tak naprawdę nam wszystkim daje? No, przede wszystkim powiedział może w ten sposób, że gdybyśmy sobie wyobrazili o Bogu, który po prostu nagle przed ludźmi tamtego czasu odsłonił się, no ukazał w jakiś widzialny sposób, no to wtedy właściwie byłby to jakaś wizja no, folkloru pogańskiego. Natomiast gdy chodzi o nas, chrześcijan, my, jak sądzę, myślimy w ten sposób i przeżywamy to w ten sposób, że zmartwychwstanie Chrystusa nie może być cudownym wydarzeniem, jakimś oczywistym i powiedziałbym pewnym dla naszych zmysłów. Ale w moim przynajmniej odczuciu, ja tak to przeżywam, zmartwychwstanie to jest po prostu szereg znaków domagających się od nas wiary, zapisanych przez ewangelistów i przeżytych przez ludzi bliskich wówczas Jezusowi. To jest, powtarzam, pewien szereg znaków, no, które odsłaniają swój głęboki sens dzięki naszej wierze. To po prostu zmartwychwstanie, powiedziałbym, to jest konieczność przejścia i przeżycia wraz z Jezusem dni poprzedzających Wielkanoc. I dlatego też w dzisiejsze radosne już święto, no musimy wciąż jakby w głębi swego serca mieć to wszystko, co do tego wielkiego Bożego czynu doprowadziło. Mianowicie to jest wspomnienie ostatniej wieczerzy, święta Eucharystii, ustanowienia sakramentu kapłaństwa. To jest naprawdę wzruszające obmycie nóg, zwane, jak może niektórzy wiedzą z radiosłuchaczy, mandatum od incipitu takiego tekstu, tego obrzędu głównego. Potem jest liturgia śmierci Jezusa i potem no, medytacja nad Jezusem i Jego śmiercią, która znajduje się w grobie. No i wreszcie ten wielki czyn, jak mówię, Jezusa zmartwychwstanie. Wobec tego można by tak powiedzieć, że no, nie możemy jakoś, jakby to powiedzieć, no, dla nas zmartwychwstanie ciała to przede wszystkim jest to, że Bóg nie pozwoli nikomu z nas zginąć. Dlaczego? Ponieważ kocha każdego z nas. I tak bym też to określił, pani redaktor, że Bóg w tajemnicy zmartwychwstania jak gdyby zbiera wszystkie nasze łzy. Nie przeocza żadnego naszego uśmiechu, jakiegoś gestu tkliwego. Bo skoro Bóg nas kocha, no w taki sposób dla nas właśnie niewyobrażalny, no to konsekwentnie to chyba pragnie naszego pełnego szczęścia. No i dlatego my powinniśmy na to odpowiadać swoim dobrym działaniem, swoim dobrym życiem, swoją taką empatią wobec innych ludzi, bo tak naprawdę żyjemy wszyscy otoczeni ludźmi potrzebującymi, a i sami często potrzebujemy wsparcia i pomocy w różnych sprawach naszego życia. Dlatego Wielkanoc jest taka radosna, i to, bo to jest jakieś majestatyczne święto. I myślę, że ono zbiera w sobie wszystkie wielkie wydarzenia historii, którą my, chrześcijanie, nazywamy historią zbawienia. To znaczy taką historią, którą wkroczył Bóg w nasze życie z ideą przebaczenia, miłosierdzia i właśnie zmartwychwstania, wiecznego szczęścia z Bogiem w niebie.
Księże profesorze, których ukochaliśmy naturalnie. Tak, księże profesorze, dlaczego to właśnie powstanie Jezusa z grobu stało się osią chrześcijaństwa? I jak koresponduje z ukrzyżowaniem? Czy te obrazy naprawdę dopełniają całości? No, na to pytanie, panie redaktor, zawsze jest trudno odpowiedzieć, jeżeli chodzi o to, dlaczego. No, po prostu Bóg postanowił zbawić świat, wszystkich ludzi w taki właśnie sposób, że zjednoczył tajemnicę krzyża, cierpienia z tajemnicą zmartwychwstania. I że po prostu te dwa fakty, krzyż, a więc śmierć kogoś, kto właściwie był podobny do nas we wszystkim, jak wiemy, oprócz grzechu, który właściwie żadnego grzechu nie popełnił, ale z woli Ojca i z własnej wewnętrznej zgody, no w taki właśnie sposób chciał nas zbawić przez mękę i zmartwychwstanie. A więc można by powiedzieć, że u stóp krzyża zbiegają się wszystkie duchowości chrześcijaństwa, w węższym sensie katolicyzmu. I nie umiemy w ogóle sobie wyobrazić już naszego życia bez krzyża. I to nie tylko w sensie takim, że oto Jezus na nim zawisł, by nas zbawić, ale krzyż to jest także nasz ludzki sposób życia. Pełen cierpienia, smutku, często samotności, niepokoju, ale równocześnie. I to jest również dla nas wielkie zadanie, ale i wielka trudność, żeby w różnego typu, tak ostrożnie powiem, niedogodnościach życia, żeby umieć złączyć owe cierpienia i trudności właśnie z tą pasją, Golgotą Jezusową. Bo przecież Jezus wziął na swoje ramiona grzech świata i ten grzech niejako zniweczył, a nawet bez słówka niejako, po prostu zniweczył i zwyciężył śmierć. A cóż może być dla nas najpiękniejszego i najbardziej radosnego, że nasze życie przedłuża się w tajemnicy Bożego szczęścia, które Jezus nam ofiarowuje, ale także w tajemnicy naszej współobecności z tymi, których tu na ziemi ukochaliśmy. I jeszcze jedną rzecz chciałem podkreślić, to mianowicie, że zmartwychwstanie, a więc połączenie krzyża i właśnie tej mocy zbawczej Jezusa, to także znak dla nas, że my w każdej chwili naszego życia, mimo największych kłopotów i z naszej strony ułomności i grzechów, zawsze możemy zacząć od nowa. Musimy przeżywać ciemną noc. Ona jest potrzebna, mówiąc prawdę, nam wszystkim, tak jak była potrzebna apostołom, którzy, jak pani redaktor wie, i radiosłuchacze również, przeszli tyle kłopotów, nim doszli do uświadomienia sobie, co naprawdę Jezus uczynił dla nich i dla świata. Piotr, inni apostołowie, nie mówiąc już o Judaszu, oni wszyscy trwali w pewnej ciemnej nocy, nim nastał czas, że ta noc została rozjaśniona właśnie przez miłość Jezusa. I dlatego my jesteśmy dzięki temu, jesteśmy w stanie dokonywać przemiany, tak jak dokonał tej przemiany święty Piotr, bo wreszcie ujrzał i uwierzył. I w związku z tym dla nas to jest bardzo ważne, że zmartwychwstanie to pewnego rodzaju tajemnica, ale równocześnie realny fakt. Bo dzieje się w naszym życiu coś, co nas przemienia, co ukształtuje w jakiś bardziej doskonały sposób cel naszego życia. Dlatego my musimy zawsze jakby od nowa zaczynać swoją duchową pracę.
To kontynuując właśnie tę księdza profesora wypowiedź, dopytam po prostu, czyli słowa dopełniło się, możemy czytać tylko i wyłącznie w kontekście nowego życia. I w tym kontekście zapytam, jaką obietnicę zatem swoim zmartwychwstaniem dał nam Jezus? Sądzę, że taką tajemnicę, o której nawet trudno jest nam jakoś specjalnie jasno pomyśleć. Jest to tajemnica po pierwsze tego, że dzięki aktowi Jezusowego zmartwychwstania żyjemy w odkupionym świecie. To znaczy, jak wspomniałem, że wciąż od nowa możemy rozpoczynać nawiązywanie utracalnych przecież więzi z ludźmi i z Bogiem. Czyli zaczyna się jakby za każdym razem to nowe życie, to nowe oczekiwanie też. Tak, wtedy, kiedy my jesteśmy w stanie przezwyciężyć własną słabość, własny grzech i skierować swoje serce ku drugim osobom, ku innym ludziom, bo przecież żyjemy we wspólnocie. Nie tylko we wspólnocie Kościoła, ale później we wspólnocie wiecznego obcowania z trójjedynym Bogiem. A więc to pierwsza ważna sprawa. Świat odkupiony. Po drugie, Boże zmartwychwstanie inweczy nasze wszelkie grzechy. W tym sensie, że jeżeli tu na ziemi żyliśmy zgodnie z Bożą łaską i z Bożą życzliwością, to oczywiście jesteśmy, czy będziemy po stronie zmartwychwstania. A więc zabierzemy ze sobą wszystko, co było tu na ziemi istniejącym w nas dobrem. A więc wszystko będzie z nami w tajemnicy zbawienia, poza oczywiście egoizmem. Dlatego też pamiętam to sławne zdanie, pytanie właściwie księdza Pragowskiego, który kiedyś zapytał, dobrze, ale co będzie z muzyką Chopina po końcu świata? Będzie po prostu cała ludzka kultura pozbawiona egoizmu, będzie zachowana w tajemnicy zmartwychwstania. I wreszcie po trzecie, pani redaktor, co mi się wydaje bardzo ważne, że po prostu będziemy stanowili w tajemnicy zmartwychwstania jakąś wspólnotę z Bogiem. Ale w jakim sensie? Nie w takim sensie, że będziemy cząstką Boga, bo to byłoby w ogóle absurdalne, ale także nie w takim sensie. I może nie wszyscy się ze mną tutaj zgodzą, ale również nie w takim sensie, że oto poznamy do końca istotę Boga. Nie. Bóg będzie zawsze Bogiem. Będzie zawsze oddzielony poznawczo i trudne to słowo, ontycznie, czy jakoś w taki istniejący sposób od człowieka. Ale będziemy poznawali go twarzą w twarz, co oznacza moim zdaniem. Nie tyle właśnie, że Bóg się odsłoni przed nami, bo wtedy musielibyśmy być jego cząstką, ale po prostu będziemy nieskończenie Boga poznawali. A to ja dopytam w takim razie, bo wspomniany ksiądz Jerzy kroczył śladami Chrystusa. Czy dziś potrzeba nam właśnie takich naśladowców Jezusa? Jeśli tak, to jak odnaleźć w sobie ucznia Chrystusa? Jakiego rodzaju to jest zadanie? Oj, moja droga, rzeczywiście ja bym powiedział w ten sposób, że Kościół jako wspólnota ludu Bożego, by tak powiedzieć tradycyjnym językiem, otóż Kościół ostał się w historii świata i zapewne ostanie się również dzięki męczennikom, dzięki tym wszystkim ludziom, którzy dawali autentyczne świadectwo opowiedzenia się za Jezusową miłością. Właśnie, to jest trudna droga, ale czy to zawsze jest Golgota? Nie zawsze. I przecież Bóg, jak sądzę, nie wymaga od nas tego rodzaju drogi. Bóg nie chce, żebyśmy cierpieli, tylko że to cierpienie wynika z naszego ludzkiego sposobu życia, że jesteśmy ludźmi, a nie na przykład aniołami. W związku z tym nasza droga
musi być chcąc nie chcąc usłana cierpieniem. Niemniej jednak nie jest ono, jakby to powiedzieć, konieczne. Wcale nie. Natomiast Bóg wybrał taką drogę dla siebie. No i zdarza się niekiedy, że niektórzy wierzący mają sobie tyle wiary, tyle po prostu siły duchowej, tyle jakby otrzymanej od Boga łaski, że taką drogą chcą iść i mogą tę drogę wypełnić. Natomiast normalna chrześcijańska droga to jest po prostu życie według ewangelicznych wartości i życie, które jest świadczeniem o tym, za co swoje życie położył na krzyżu Chrystus. A czemu zatem służy odkupienie? I czy to odkupienie zawsze jest pełne? I to w takim razie ostateczna odpowiedź na pytanie Quo Vadis? No, Jezus i Bóg, Bóg Trójjedyny, jak zaświadczają teksty Pisma Świętego, chce zbawienia wszystkich ludzi. Ale oczywiście nie bierze nikogo za rękę i nie mówi, idź tu czy tam. To ta wolna wola odpowiada? Tylko daje swoje świadectwo. I wolność człowieka, autentycznie pojęta, polega na tym, że jest wolnością związaną zawsze z odpowiedzialnością. Po pierwsze za to, żeby moja wolność nie niszczyła wolności innego człowieka i nie sprawiała żadnego cierpienia innym, a po drugie, żeby była otwarta na tajemnicze słowo Jezusa, no, które jest słowem zbawczym. I z tej właśnie racji, no w pewnym znaczeniu można to tak powiedzieć, że Bóg jest ograniczony przez to, że uczynił nas wolnymi ludźmi, bo przecież nie może przebić się do nas siłą ze swoją zbawczą nowiną, ponieważ wtedy zniszczyłby naszą wolność. A tego przecież nie chce, bo gdyby tak chciał, to wtedy uczyniłby z nas, jak przypuszczam, jakieś kukiełki w teatrze, na scenie świata, no, które tylko się poruszają tak, jak to reżyser czy aktor za sceny czyni. W związku z tym wolność rzeczywiście jest tu bardzo istotna. Uważam nawet, że rdzeń postawy chrześcijańskiej wiąże się z takim, no powiedziałbym, autentycznym sprzężeniem wolności i wiary. Wolność, wiara, a z Bożej strony miłosierdzie, przebaczenie i zbawcza miłość. Tak bym to określił. Księże profesorze, to trudne pytanie na koniec, trudne ojej, chyba dla nas wszystkich. Wszystkie były trudne. Może więc już samo szukanie odpowiedzi na pytanie o cel godnego życia jest drogą. Zgadzam się z takim sformułowaniem, pani redaktor, ponieważ rzeczywiście, jakby zapytać, kim naprawdę jesteśmy, no to już od czasów greckich, od pierwszych wczesnych myślicieli, mówiono, że ludzkie życie to właściwie jest chodos, czyli droga, wędrowanie ku. I od początku też ludzkiej właściwie kultury uświadomiono sobie, że no fundamentalną sprawą jest w naszym życiu znalezienie celu, fundamentalnego celu, w świetle którego rozświetla się, czy rozjaśnia to, kim naprawdę jesteśmy i co oznacza, jaki jest sens naszego życia. I myślę właśnie, że no, my, chrześcijanie, ufamy, że w Bogu ma wszystko sens, nawet to, co nam się wydaje trudne czy niepokojące. Ale właściwie to, że poszukujemy, że szukamy tego, co najbardziej istotne w życiu, dzięki czemu możemy być nie tylko wewnętrznie sami uradowani, uszczęśliwieni, ale że mamy świadomość, że dzięki naszym decyzjom, naszemu życiu codziennemu, inni ludzie są nieco szczęśliwsi. Ja, pani redaktor, uważam, i to jest moje osobiste przekonanie i doświadczenie, że szczęście człowieka i szczęście naszego życia tu na ziemi, życia właśnie jako pielgrzyma, jako homo viator, życie polega na tym, że dzięki nam ktoś, inni ludzie odczuwają,
odczuwają nieco więcej duchowego pokoju, radości i szczęścia. Jeżeli do tego dołączymy jeszcze akty religijne, modlitwę, liturgię świętą, no to wtedy jesteśmy na owej drodze, o której pani redaktor mówi. Drodze, która jest wędrowaniem, jest właściwie poszukiwaniem. Jak to pięknie nazwał kiedyś święty Augustyn, że Boże, wiem, że jesteś, już Cię poznałem, a jednak nadal Cię poszukuję, ponieważ życie chrześcijanina jest nieustannym poszukiwaniem. Już może, pani redaktor, ja na koniec dodam tylko, że wszyscy składają sobie w dzisiejszym dniu życzenia. Jedni różne życzenia, takie jak jesteśmy różnymi ludźmi. Jedni po prostu mówią, że Chrystus zmartwychwstał. Jeszcze inni życzą jakichś smaków na talerzach świątecznych. A nawet się zdarza, że ktoś pomyli, mówiąc tak trochę śmiesznie, Wielkanoc z Bożym Narodzeniem. A są też i tacy, i chyba jest ich najwięcej, którzy życzą po prostu spokojnych i błogosławionych świąt. I dlaczego tak się dzieje? Bo każdy kocha inaczej. Tak było od samego początku. Wszystko po prostu było tak, że w różny sposób wędrujemy przez swoje życie i w różny sposób poszukujemy Boga. I Bóg się różnie każdemu z nas objawia. Dlaczego? Bo każdy z nas kocha inaczej i Bóg każdego z nas kocha w sposób dla nas właściwy i odpowiedni. To są życzenia, które chciałbym przekazać radiosłuchaczom, ale także takie proste życzenia, żeby wojna za naszą wschodnią granicą już jakoś umniejszała się i żeby nastał pokój, bo tam, gdzie jest wiara, tam musi być pokój. Księże profesorze, dziękuję. Dziękuję za tę piękną opowieść, a właściwie powinnam powiedzieć wykład o miłości, o miłosierdziu, o przebaczeniu. Wykład o wielkiej miłości i oddaniu Jezusa. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, muszę przypomnieć, że to był ksiądz profesor Jan Sochań. Bardzo dziękuję jeszcze raz i z całego serca życzę księdzu profesorowi zdrowia, opieki tego, co nad nami. I zapraszam też do telewizji księdza profesora. Do następnego razu. Szczęść Boże. Wszystkim Państwu życzę pięknego świętowania, cudownego, wspólnego, rodzinnego czasu świąt Wielkiej Nocy. Czekam na Państwa za tydzień. Szczęść Boże. Do usłyszenia. Małgorzata Raczyńska-Weinsberg.